Bardziej te badania są potrzebne, no, że po prostu wcześniej można wykrywać raka i wszelkie takie schorzenia w pierwszej fazie, także uważam to za wspaniałą sprawę. Czy pani pierwszy raz uczestniczy? No ja na mamografię tak pierwszy raz, bo ja do tej pory robiłam USG badanie, no też się badałam, z tym, że teraz już postanowiłam i mam prześwietlenie zrobić. Czyli warto dbać nawet tak profilaktycznie o zdrowie. Jak najbardziej, tak, profilaktyka jak najbardziej wskazana. Bo to jednak wcześniej wykryta choroba to jest, ma dużo, duży procent wyleczenia. A jak już jest późno, no to często... Czy ktoś pani powiedział o tych badaniach? Skąd się pani dowiedziała? No ja w Echu Dnia przeczytałam właśnie, że będą 4 grudnia te badania. No i od razu postanowiłam zadzwonić, zapisać się. A proszę powiedzieć, czy na przykład koleżanki, czy ktoś z rodziny, sąsiadki wspominały wcześniej o takich badaniach, mówiły pani, że jest możliwość zrobienia takich badań mamograficznych? No, ja tak osobiście to nie słyszałam wcześniej, bo te akcje są po prostu, uważam, że jest za mało. No ten mamobus, on jeździ po różnych miejscowościach, ale więcej by, potrzeba więcej takich po prostu akcji, no badanie cholesterolu, prawda, mierzenie ciśnienia krwi. No ja kiedyś już byłam na takim, ale to się po prostu nie dostałam na badanie cholesterolu, bo było dużo ludzi, a numerków była ograniczona ilość. No tak od znajomych to osobiście nie słyszałam, żeby one tak korzystały. Czy pani będzie namawiać na przykład swoje znajomości? Tak, jak najbardziej.